Przysięga 530. Streszczenie odcinka. Ferajt i Yumit odwiedzają Neyrin i Kemala. Lekarz wie, jak zrobić dobre wrażenie. Wszyscy są nim zauroczeni. Tymczasem Emir odkrywa przerażającą rzecz. Chodzi o przeszłość męża Ferajt. Emir w 530 odcinku serialu Przysięga zjawia się wieczorem w domu Kemala i prosi go o pomoc. Neyrin zaprasza Ferajt i Umita na kolację. Ceri jest zauroczona mężem Ferajt. Incydent w kuchni pomaga Umitowi zaskarbić sobie względy nowych znajomych. Emir odkrywa, że Gizem nie jest pierwszą pacjentką Umita, która popełniła samobójstwo. Co jeszcze wydarzy się niebawem w serialu Przysięga? Sprawdź w galerii, gdzie znajdziesz kadry z 530 odcinka serialu Przysięga. Przysięga. O czym jest serial? Reyhan Özgeyaz wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reyhan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Reyhan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Przysięga odcinek 530 we wtorek 30 listopada 2021 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Sprawdź.